W niedzielę 15 października witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. Dzisiaj przeżywamy 19 niedzielę po Trójcy Świętej, a towarzyszą nam i dzisiaj, i przez cały tydzień, który dzisiaj rozpoczynamy, słowa, hasła tygodnia z 17 rozdziału Księgi proroka Jeremiasza. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, Ty bowiem jesteś moją chwałą. A w drugim rozdziale Ewangelii świętego Marka czytamy: kiedy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, rozeszła się wieść, że jest w domu. Zgromadziło się więc tak wielu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił słowo. Wtedy czterech przyniosło do niego sparaliżowanego człowieka. Z powodu tłumu nie mogli się jednak przedostać do niego. Zerwali więc dach nad miejscem, gdzie był Jezus, i spuścili przez otwór posłanie, na którym leżał sparaliżowany. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: dziecko, twoje grzechy są odpuszczone. A siedzieli tam jacyś nauczyciele prawa i rozważali w swoich sercach, jak on może tak mówić. To bluźnierstwo. Kto może odpuszczać grzechy, jeżeli nie sam Bóg? Jezus przejrzał jednak zaraz ich myśli i zapytał: dlaczego takie myśli nurtują wasze serca? Co jest łatwiej, powiedzieć sparaliżowanemu: odpuszczone są twoje grzechy, czy też wstań, weź swoje posłanie i zacznij chodzić? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, powiedział do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. Wtedy on wstał, natychmiast wziął swoje posłanie i wyszedł w obecności wszystkich. Zdumieli się więc wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Drodzy, cudowna, myślę, że nam znana historia uzdrowienia sparaliżowanego człowieka, kiedy to Jezus nie tylko uzdrowił jego ciało, żeby ten mógł wrócić do społeczeństwa, mógł cieszyć się życiem, ale również uzdrowił jego duszę, odpuścił mu jego grzechy. Na tym człowieku wypełniło się to jeremiaszowe wołanie, ta modlitwa: uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Ciało i dusza. Całościowe działanie Boga. Ale w tej historii chciałbym, żebyśmy zwrócili dzisiaj uwagę na coś jeszcze. Mianowicie na tych czterech ludzi, którzy przynieśli swojego najpewniej przyjaciela do Jezusa. Dlatego, że mało kto w tamtych czasach poświęciłby się w taki sposób dla nieznanego człowieka, dla kogoś, kto nie byłby im bliski. Byli zdeterminowani, byli zdecydowani, żeby dostać się do Jezusa. Rozebrali słomiany dach, spuścili posłanie tam, gdzie był Jezus. Jak jest, kochani, z nami? Często w modlitwach, w naszych myślach, kierowanych w stronę Boga, przynosimy siebie. Prosimy, dziękujemy, koncentrujemy się na sobie, ale czy też pamiętamy o innych ludziach? Czy w modlitwie przynosimy tych, którzy potrzebują Chrystusowej bliskości, Chrystusowego przytulenia, Chrystusowej pomocy, do Niego w modlitwie? I nie tylko chodzi o naszych najbliższych, najbliższą rodzinę, współmałżonków, dzieci, rodziców, ale może o tych, którzy są też trochę dalej. Dlatego u progu tego świątecznego dnia, niedzieli, zachęcam nas, abyśmy zastanowili się, o kim pamiętamy w modlitwie, o kim może nie pamiętamy w modlitwie, o kogo trzeba nam się modlić. Pojedyncze osoby, może całe grupy, żebyśmy mogli modlić się za nasze parafie, kościoły, żebyśmy mogli powierzać Bogu naszych przyjaciół, bliskich, znajomych, ale może także wrogów, także nieprzyjaciół, prosząc o przemianę serca, o Bożą mądrość, o Bożą miłość także dla nich. Dlatego spoglądając dzisiaj na tego sparaliżowanego człowieka, na jego przyjaciół, na tę ewangeliczną historię w kontekście słów hasła tygodnia, możemy spróbować modlić się nie uzdrów mnie i wybaw mnie, ale uzdrów nas, wybaw nas, uzdrów ich, wybaw ich,
uzdrów tego konkretnego człowieka, wybaw tego konkretnego człowieka. Do takiej modlitwy nas zachęcam, żebyśmy pamiętali w naszym wołaniu do Boga o innych, żebyśmy modlili się o innych uzdrowienie, innych wybawienie. I wtedy też będziemy mogli za prorokiem powtórzyć: Ty bowiem jesteś moją chwałą. W ten sposób oddajemy Bogu chwałę, cześć i uwielbienie. W ten sposób także w takiej refleksji zbliżamy się do Niego. Radosnej, błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.